Lubelszczyzna. I to jest ta Lubelszczyzna, to jest Tomasz Lubelski. Czyli to są też Galicja, bardzo silne wpływy ukraińskie, żydowskie tak samo. I teraz słuchajcie, co się dzieje. Tam gdzieś w ogóle oni mieli jakąś... To ciekawe, bo nie wszystkie regiony miały słabość do Dęciaków. Bardzo wielu, pamiętam, regionach przywozili Dęciaki i próbowali grać, się nie podobało. I teraz jest sytuacja taka, słuchajcie. Jest pierwsza wojna światowa, oni są zmobilizowani do armii austriackiej. I ponieważ chłopy są tutaj w tych stronach muzykalne, to ich wzięli do orkiestr. Tych orkiestr i w orkiestrach i w armii carskiej, rosyjskiej i w armii najjaśniejszego pana Franciszka było sporo tych orkiestr. No i po prostu zarówno te ruskie, jak i te austriackie upadły, prawda? I chłopy przepędzili ich do domu. No to jak ktoś miał waltornię, albo miał tam tutaj tenor czy tubę, no to po prostu brał je do domu. I to wracali z wojny, po pierwszej wojnie światowej i nagle się zarobiło ten tych instrumentów tam. I powstawały kapele. I zaczęła być moda, wyobraźcie sobie, że na weselach, na tej Lubelszczyźnie, tej takiej właśnie, już takie roztocze lubelskie, 12-osobowe kapele weselne, dęte. I teraz, ale proszę Państwa, to były czasy, kiedy wesela odbywały się w domach, w tych chałupinach. I teraz przecież wyobraźcie sobie, 12 chłopa, jak rąbnie na tych trąbach, to przecież to się podnosi ta, nie? I on, że ja rozmawiałem z nimi. I jaka jest anegdota ciekawa? Ponieważ te chłopy, wyobraźcie sobie 12 chłopa w takiej izbie, to właśnie nie było miejsca dla tańczących, nie? Tam 2-3 pary tylko. No to była umowa taka, gracie jeden kawałek i wychodzi następne 3, prawda? I ta Dudka mi mówi, proszę pana, to była zmora dla nas, bo ci, co przychodzili, a ktoś sobie zanim całe wesele przetańczyło, to tych zmian było pewnie ze 10. Prawda, czy tam tego i mówi, i każdy chce to samo, co poprzednicy. I mówi, w ten sposób myśmy przez całe wesele zagrali ze 2-3 kawałki tylko, bo w kółko to samo. I teraz zobaczcie, to będzie chyba Majdaniak. Ale to do dzisiaj jest Andrzej, w Zaburzu grają... No, świetna orkiestra. Tak, ale grają normalnie na weselu, ja się z tym spotkałem. Tak, ale teraz to jest nowa moda.